No i zaczynamy finał czwartkowego Passion Crafta. W górnym prawym rogu Mateusz Geralt Budziak, Sidestorm Gaming i z drugim narożniku jest oczywiście na niebiesko Nikorak, zawodnik teamu Platinum Heroes z Rosji. Jakby co. Ale miał białą flagę, więc to go na pewno wybiela. To jest ten, Nexus Popeloniem. Rozgrzeszony, tak, Nikorak, na pewno. Po prostu źle się urodził, no co poradzimy, no. Najgorzej to się źle urodzić. Pylon, Nexus, Gateway, Asymilator i jeszcze Asymilator numer 2. Fajnie, no. Nexus First to jest tak zwany, no niby jest pylon, ale Nexus pada tutaj ekspresowo. Dobra, idźmy dalej. A, tutaj jeszcze pytanko od Maciołka. Siema Maciok. Czy używam UPC 1 gigabit w domu? Czy pokusisz się na opcję 5 gigabitów z uploadem 150? Nie będę zmieniać. Nie ma sensu, żebym zmieniał. Ale tak, mam 1000 na 40, jest akceptowalne. Znaczy, ja bym wolał mieć nawet 100 na 100 niż te 1000 na 40, ale... Ale no nie będę zmieniać, bo nie potrzebuję tak szybkiego tak naprawdę. Znaczy, no fajnie by było, nie? Ale... Ale dycha więcej w kieszeni. Nie no, żartuję. Żartuję. No wolałbym takie 250 na 250 niż 5 gigabitów na 150 załóżmy. Więc zmieniać raczej nie będę. Chyba, że to będzie w tej samej cenie, ale wątpię. Ale jeżeli się przeprowadzę do domu rodzinnego, to tam są takie fajne właśnie oferty typu właśnie jakieś 500 na 250 i to... Taka cena jak UPC, no to jest niebo a ziemia. Ale ja nie wiem, czy się to kiedykolwiek wyprowadzę z tym tempem instalacji internetu. Już miało być 2 lata, czy tam, nie wiem, 1,5 roku temu. Nadal nie mam. Obiecywali złotych gór na łańcuchu. Ale myślę, że 1 gigabit w domu to jest aż nadto. Nawet 250 to jest aż... No chyba, że nie wiem, macie rodzinę 5, 6, 7 osobowo, wszyscy naraz oglądają YouTube'a, 4K i wodotryski i jeszcze, nie wiem, na telefonie coś robią i coś pobierają i... Ale to przeważnie są cyferki dla cyferek. O! 2 próby złapał. Kurczę, nieźle idzie Nikoraktowi, no. To jest trochę też wina, czy tam skutek bardziej tego, że Geralt zaczął tak jak zaczął od tego Nexusa. To ma trochę później wolniej jednostki. I mocna ta presja 2 Reaperów jest. Troszkę uwiera. Tak, upload mi by się bardzo przydał, bo ja... O! Fajnie ta proba tutaj przyblokowała Reapera ciałem. O! Teraz się Reapery uwolniły granatem, ale widzę, że Reaper się uparł na niszczenie Gateway'a. No. Nie było to mu za bardzo przydatne. 5 probek za 2 Reapery i zaburzone wydobycie. Kurczę, to były naprawdę świetne Reapery dla Nikorakta. Zatrważająco dobre. Tak, Forge to jest trochę dyskusyjna kwestia. No może myślał, że będą jakieś te miny. I w ogóle Nikorakt jako... No chociaż w sumie co ja się dziwię, Nikorakt cały czas robi takie buildy jak tutaj. Że takie olinerskie trochę, chociaż tak na tej mapie to, no nie, to się można zdziwić, Boże. O Jezu, Anioł Feniks zniszczony, jest ciężko. Tak, mi by się upload przydał, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak ja, no tam skończę streamka sobie, tam muszę ponazywać pliki, żeby wszystko na YouTubie było jak trzeba, nie, bo to trzeba cały czas wrzucać te rzeczy na YouTuba, to ja po prostu robię tak. Na przykład mam do wrzucenia filmów tam, no zazwyczaj między 30 a 60 gigabajtów, biorę sobie tam te... Zamieniam to na megabajty, czyli załóżmy 30 tysięcy megabajtów. Dzielę sobie przez 4.1, bo z taką prędkością mniej więcej wrzucam na YouTube'a. Tam z zapasem pewnym. Patrzę, ile sekund to wszystko zajmie i potem wpisuję komendę do komputera tam shutdown, ST i tam tyle sekund, ile trzeba, nie? Po prostu mówię komputerowi wyłącz się za tyle i tyle, bo wiem, że to tyle i tyle będzie się tam wszystko wrzucać. I zazwyczaj to nawet 2, 2,5, 3 godziny komputer sobie chodzi, bo no, te filmy się muszą wrzucić, nie? A jakbym chciał przechodzić na jakieś 4K czy coś, no to jeszcze bym musiał dłużej zostawiać i żeby się tak nie stało, że nie wrzucę filmów przed kolejnym streamem na YouTube. To może będzie kiedyś te 40 uploadów za mało. No przydałoby się i 500. Kiedyś pamiętam najdłużej to chyba z 8 czy 9 godzin ten komputer chodził tylko po to, żeby wrzucić filmy. O tyle tego było. Jakieś tam setki gigabajtów.
Ale go ciśnie. Ale go tłutkuje. Ej, no Geralt, rozwal tego Siege Tanka, bo to jest mocny push. Dobra, uff. Niestety traci jednego z Feniksów. Ej, ale chyba i tak defensywa Polaka jest akceptowalna. Dobra, już się bałem, że padnie od tego. Że skonam. Ale nie będzie źle. Siege Tank świetnie podniesiony. Teraz trzeba się zająć marinami. No i Siege Tank też szybko padnie, bo to jedno pstryknięcie Immortala w zasadzie. Jak straty, większe uterana. O, 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 o. Nie straćmy tego Feniksa, to jest cenny Feniks. Jego Rakt bardzo się lubuje w takich puszach. Uwielbia. Mocną presję robić. 1000 na 1000 łącze. No właśnie u mnie też tam na tej pięknej polskiej wsi. Podłączają, podłączają. Już kuzyn za lasem ma, kurczę, świetne połączenie. Coś właśnie typu jakieś 500 na 500, ale to naprawdę takie miejsce, żebyście w życiu nie pomyśleli, że tam jest światłowód. Bo to jest taka trochę takie niby asfaltu, potem las, potem już nie ma w zasadzie drogi, tylko taka polna jest i tam nawet jest światłowód, nie? U mnie jeszcze nie. I czekamy. Na ten rozkwit. 1900 minerałów różnicy. No minerałów i gazu, no bo to też sporo gazu tracił Nikorakt pod postacią swoich jednostek. W ogóle świetna sprawa, że udało się tę bazę zatrzymać Geraltowi. To jest duża wartość, bardzo duża wartość. I myk tu jeszcze jakiegoś marina, czy nie tylko. Nikorakt jest w natarciu. O, tutaj mamy... Oj, 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 ten kolos! Nikorakt pewnie już widzi, już się oblizał. Nie, tylko nie w kolosu. Co robi Nikorakt? Ach, marudery naprzód, ale jak on tak będzie celebrować ten atak, to Geralt w końcu ogarnie. Ale nie, nie ogarnie. No i po kolosie, ale jest na szczęście kolos zastępczy. Trochę za wolno. No i teraz Geralt, no może tu wyjść w sumie. No, jak są dwa immortale, to według mnie może tu walczyć. Tylko, chociaż nie no, w sumie teraz nie ma tak dużo podniesień na Fenik. Chociaż, no tak blisko jest, blisko. Ciężko mi ocenić tę batalię. Ja bym nie był taki pewny, czy tak daleko może wyjść Geralt, chyba że ma zaloty z szarżą tutaj z tyłu. Nie, te dwa to nie są z szarżą jeszcze. Do szarży to daleko, bo on blinka robi. I czwarta baza za momencik. No, mapa jest cały czas dość zacięta. Plus wielki, że wtedy tę trzecią bazę Trana udało się zatrzymać, no to Nikorakt dopiero teraz ma znowu trzecią i to jeszcze w innym bezpiecznym miejscu. Dobra, Radhuset Station się będzie nam dalej toczyć. Największa mapa w puli. Będę wracał do rodziny, jak się internet pojawi. Jest taka szansa. Na pewno. Kryzys. Ale nie no, tam też jest fajnie przestronnie, więc no w zasadzie czemu nie? Wydaje się to rozsądne. O co ja w tej Warszawie mam robić? Chyba że się trafi jakaś fajna praca, coś tego, to może zostaniemy, zobaczymy. Skałki zniszczone przez Nikorakta. Się rozdzielił mądrze ten teren na dwie grupy. Trochę tu, trochę tu. Na szczęście Geralt ma ogarniętą kompozycję, więc nawet jak biegnie w kolosy, to raczej żadnego nie powinien zniszczyć. No pod warunkiem, że Geralt będzie reagować, bo to tymi kolosami trzeba od razu uciekać w zasadzie, jak jest zagrożenie. Tutaj świetnie te kanony z bateriami służą. Wydaje mi się, że jedna probaź źle zbiera. No, ona jeździ tak dookoła, to trzeba skorygować. Aż dziwne, że się samo nie naprawi. Dobra. O, się ma chwaliło, to i Japator, bardzo dziękuję. 78 miesięcy, dzień dobry, buongiorno. Nie no, to w domu też można przyjąć gości, jak będą tam mieli takie zacięcie, żeby tam dojechać. Tam nawet lepiej. Ta minuta. Nikorakt jest bardzo niebezpieczny. W ogóle chyba też widać jak na dłoni już, że Nikorakt specjalnie nie robi SCV, żeby mieć jeszcze większy ten maksymalny limit. No i jak zaatakuje, to będzie ciężko.
8 wikingów. Super bateria by się przydała. Teraz trzeci robo facility. Atakuje, atakuje. Zaraz kolos się przekręci. Właśnie się udało. Ten potężny MP na Feniksy. Chociaż jeden jeszcze ma teoretycznie trochę energii. O! I stracił Feniksa. Są straty. Nie da się przed nimi uciec. A ciekawe, że podniósł Marudera. Myślałem, że na gościach się będzie skupiać. Troszeczkę większy limit Geralta. No, wielka zaleta polskiego Protossa to właśnie ta ekonomia. Teraz jeszcze trzeba przerzucić proby w to miejsce. Teraz akurat jest właśnie też chwila, żeby tym się zająć, czyli jedna proba. O, tutaj w ogóle tylko ma dwie na asymilatorze. Ale tak, powinien stąd 8 probek przerzucić, no tutaj w zasadzie nic. Stąd jedną probę zabrać, stąd 6 i to wrzucić tutaj i będzie dobrze. Trzeba to zategować. Bo akurat czasami w StarCraftie mamy te chwile właśnie, żeby ogarnąć sobie ekonomię, bo się niewiele dzieje i to jest ta chwila. O, zobaczcie, o, jest 6 probek, tutaj już jedzie. Pyk. To Geraltem tylko dobrze pokierować. Tutaj wziął 8, tak jak mówiłem. No tylko tutaj trochę tak niedociągnięcie z tą jedną probą, która powinna być na asymilatorze, a nie jest. Tak, mamy 0 do 0, to jest pierwsza mapa finału PassionCraft. Uła! Ten warpism trochę zabolał. Jeszcze były dwa high templary w środku. Teraz zaczyna podchodzić kolejnymi high templarami, ale czemu one są tak blisko siebie, no? To było ryzykowne, ale dobra, dwa stormy niby poszły, tylko że... No, nie zrobiły też tak wiele. O, przytulają się! A nie, przytulają się jednak. Jednak wyjęły givery. Ghosty. To było dziwne zbliżenie. Skanuje Nikorak. Tutaj jeszcze mamy podejście. Nice, ładny sztorm, piękny sztorm. Wikingi, Boże, jak Wikingi. Ej, chwila. To nie wygląda dobrze na Geralta. Oj, nie wygląda. Może jak pozamiatał go tu Nikorak, to była miazgunia w walce. A to wcale nie jest tak, że miał jakieś dużo lepsze wzmocnienia. No, trzeba szybko disruptory robić jako Geralt. Jakąś masę, może jakąś kontrę jeszcze z lotami. W ogóle ten skan na złotą. Ciekawy pomysł. No i zaczyna się rzucanie kulek. Łatwo o błąd teraz, łatwo o stratę nawet tej bazy. Geralt musi iść w zasadzie tam, gdzie jest teren, a najgorsze jest to, że nawet jak tutaj przyjdzie, to zawsze jest szansa, że dostanie dropa do pierwszej bazy, czy tam drugiej, czy tam na przykład tutaj, chociaż tu są kanony, to jako tako będzie. O, to jest fajna próba przechwycenia posiłków, niestety Nexus w dolnym prawym rogu został już zniszczony. Geralt ma całkiem spore liczby, czemu to jest Immortal, a nie Disruptor? Uciekać! Są kule. Disruptory. Geralt kontroluje Xel'Naga, więc może spróbować zaryzykować takiego manewru właśnie. O! No i Nikorak to garnął, że Xel'Naga jest przejęta. Geralt ucieka probą w tej sytuacji. Jeszcze więcej Disruptorów jest granych. Musi właśnie polegać na tym, że jakaś kula da fula. Polak z powrotem robi bazę w dolnym prawym rogu. Mamy też przejście w Dark Templary z Blinkiem. No do Blinka jeszcze daleka droga, ale... Dareczki już mogą iść. Nice, Nexus zniszczony. I rzuca się za Medivakiem jednym i drugim. Oho. No tak. Ta kula była mocna. Ale nic nie zrobiła. Nie, no halo, plus 3 mu zatrzymał. Nexusa, że... O, jeszcze są high templary. No ale sztormuj, póki MP nie poleciał. Dobrze, ej, ładne to były. Świetne sztormy. No i teraz trzeba wygrać batalię.
Niby Nikorak ma większe liczby, ale jego piechota jest bardzo poobijana, tylko że ona nadal bardzo szybko zadaje obrażenia. Halo, czemu nie ma kulek? Dark Emperory się nawet cofnęły. Panika Geralta, chyba użył łatki do całej armii. Kule, kule. Są potrzebne. Dobra, poszło jako tako. Ha, Nikorak stracił całą swoją armię. Ma mniejszy limit. Ale Geralt, kurczę, no sporo część swojego wydobycia robi dwa Nexusy jednocześnie. No przydałby się odwet, przydałby się rozwalenie tej bazy. Jak to się stanie, to będziemy znowu w dobrej sytuacji. Ładnie to ora. Skały zniszczone, Liberator przelatuje. Się przymierza do tego skoku, tylko że te Dark Emperory są widoczne. Dobra, sporo zalotów. Nie, nie, te zaloty to nie mogą tutaj nic zrobić. Absolutnie. Może tu Stalkerami teoretycznie gra coś przyczaruje. Albo i nie, zloty uciekają. Tutaj Blinko, to jest akurat fajne. To mądre zachowanie, to zniszczenie skałek i wskoczenie. Very nice. O, kule, 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 kule. O! O, nice, dobra, poszło jako tako. I teraz uciekać, bo żaden Disruptor nie jest przeładowany. To świetnie kradnie uwagę rywala, no i też ekonomię mu przeorał Mateusz. Musi właśnie tak rozciągnąć uwagę Nikorakta na różne lokalizacje, bo wtedy pojawią się może jakieś błędy terana i wtedy kule mają też większe szanse na jakieś dobre połączenia. 19 minuta gry, no dzisiaj to nie ma łatwych rozgrywek. O, i świetnie, bo Liberatory da się może niektóre rozwalić. Boże, Geralt, dwie kule, dobra, trzy. Może nie było perfekcyjnie, ale jakoś siadło. Dalej może atakować Liberatory, tak bardziej od boku. Jeszcze jeden Dark Templar w pierwszej bazie, świetnie. I kolejne Liberatory rozstawia Nikorakt wszędzie. Także tak, idą kolejne Stalkery, kolejne Disruptory, kompozycja Mateusza świetna. Czemu tutaj jest Teran? Jak on tutaj wyszedł? Może też chciał się zbierać do jakiegoś kontrataku, ale to daremne. Jeszcze ten jeden Dark Templar zniszczył Tureta. No lepiej to rozgrywa Geralt, jak dotąd. I Mage Liberatora. Lecą muły. Jeżeli uda się rozwalić tę jedną bazę Terana tutaj, to będziemy już w domu. W ogóle nie rozumiem, czemu Geralt nie wysłał jeszcze jednego Dark Templara w to miejsce, żeby wskoczyć, ale może on się domyśla, że Nikorakt ma taki oddział obronny. No faktycznie, wydaje się być przygotowany. Świetne zniszczenie Liberatora, tu jeszcze jeden do wzięcia za darmo. No i to jest takie dobre podejście. Nic nie zrobił, nic nie stracił prawie, a jednostki Terana padają. Mamy tutaj 8 Dark Templarów, jak dobrze nimi zagra, to może jest szansa na zniszczenie planetarki, ale proste to nie będzie. Abym jeszcze więcej dożył. O, tu proby zbierają te minerały, żeby dało się podejść, a nawet wejść do bazy Terana od tej strony. Nikorak to zauważył, więc ustawia oczywiście swoje jednostki nieco bliżej. Te proby jadą dookoła, żeby zebrać minerały z tego miejsca. Jak to się stało? No cóż, Geralt kliknął w te dalsze minerały, więc faktycznie to jest jedyna ścieżka do tych surowców. No, okej, no. Okay, no cóż, no cóż, no cóż. Od tej strony też może się nie udać. Śmieszne, że tak sobie przejechał po prostu. Tak, 96 probek ma Mateusz. Na bogatą. 9 gateway'ów jeszcze sobie zafundował. No tak, bo teraz ma taką nadwyżkę, że faktycznie gdyby bardzo źle poszła jakaś bitwa, to nawet by nie zdążył odbudować za całe pieniądze, jakie posiada, kolejnego limitu. I trzeba na tę infrastrukturę trochę wydać. No tu niezła reakcja Terana. Recall, okej. Okay. Może Dark Templara. Nice, jeszcze zdążyła planetarka. Dwa archony bardzo daleko się przeteleportowały. Widocznie tam było najbliżej. No i teraz ciekawa sprawa. Odwet Terana. Liberatorów mamy tutaj 7. To jest taka trudna liczba w mojej opinii do oszacowania, czy można w to się jakoś sensownie wbić, czy nie. No ale z tyłu jest tyle piechoty, że chyba będzie ciężko. Tak, tak. Trzeba oddać niektóre z baz. Tutaj Geralt dalej twardo zbiera minerały. Zaraz to odblokuje, robi kolejną bazę. Tutaj oczywiście też Nexus stracony. No i Nikorakt powinien chyba przelecieć tutaj, gdzie są właśnie te archony. Jeszcze kanony sobie dorabia Geralt, bo spodziewa się takiego manewru Terana, takiego przerzutu.
W ogóle tutaj teran też mógłby muły zrzucić ze 4 na przykład i wydobyć sobie 4 minerałki i przejść, albo nawet 2 by może wystarczyły. Ale wtedy przejście jest węższe. O, to będzie ładny sztorm. Tak jest, tak jest. Trochę liberatory obite. No i co w tej pozycji? Czy można podejść, czy nie? Ona jest świetna kula, trzy marodery, a od razu chcę wrzucić siły do bazy Protossa. Tutaj super bateria na pewno musi polecieć, kanony służą. MP na rachony. O, wow, okej, te żarówy to w zasadzie od razu znikają. Ej, tutaj jest wejście w te liberatory. Oj, kuleczki jeszcze! W ogóle nie patrzył Nikorakt. Jak się zagapił. O, i świetny duży warping zelotów, chociaż nie wiem, czy od tej strony. O, i tutaj znowu Nikorakt! O, ale się zagapił. Ale go tłukuje. Park Shrine'a mógłby spróbować może zniszczyć. O, i znowu pełny medivac pada. No tutaj wiele było błędów i niedociągnięć. Miazga, miazga. Nice, Geralt to ładnie wyklikał. Wszystkie medivaki w zasadzie. Tylko odrobina się uratowała z tej pierwotnej kompozycji Nikorakta. Jak tutaj? Nikorakt wychodzi przez tę dziurę, którą oczywiście stworzył Mateusz. Chciałby wskoczyć, ale chyba niekoniecznie powinien. Jak sobie patrzę, co robi Geralt, ale chyba jednak uznał, że bardziej musiał opłacić obronić tę bazę, niż iść po kolejne. O, tu jest ciężko, sztorm poleciał. Stalkery powinny atakować liberatory, zanim szybko znikną. No, znikają, znikają. Tak, respektuję to Geralt. Taką nadwyżkę ma ładną. No i tak, teraz się wycofuje, teraz kuleczki, disruptory muszą zabezpieczyć stalkery przed piechotą. No, udało się, udało się. Taka walka, 25 minut prawie na wyniszcze. Jak po kulach jeszcze Nikorakt na sam koniec wali. No, zostały tylko dwie. No, ale tutaj na przykład Terran już zajął kolejną bazę. No, musi tym kontratakiem już według mnie Geralt wygrać. Ciekawe, czy pójdzie tędy do pierwszej bazy Terrana, czy jednak skupi się na niszczeniu ekspansji, bo oj, ten skan trochę dużo zauważył. 16 Dark Templarów. Spadła mocno ta nadwyżka Geralta. No, ja bym chyba wchodził tutaj tędy do tej bazy pierwszej. Co zrobi Geralt? Jednak normalnie. Oho. Geralt, nie warto. Te Dark Templary są warte jak 4 takie bazy, mam wrażenie. Chociaż to trzeba by przeliczyć. Potrzeba matematyka. Ale jaki powrót w blasku chwały. Tylko zobaczył, że teraz zmienia ustawienie. Od razu dreczki w obroty. Stalkery w liberatory. No i czy kula da fula na koniec? Otóż nie. Ale na pewno fula dały te Dark Templary, tutaj też Dark Templary. To jest świetny pomysł, masz 5000 nadwyżki, co robisz? Same Dark Templary i koniec. Koniec wyboru. Ile ich miał? 24 na sam koniec i jeszcze 12 stracił. Więcej! Kiedyś zest w jednej grze zrobił chyba 70 czy 80 Dark Templarów, pamiętam. Polecimy. Druga mapa finału właśnie to oczywiście mapa Hardlead, Geralt kontra Nikorakt. I zaraz zobaczymy, jak się rozkręci sytuacja. O! No i się nie rozkręcił, no i się przekręcił w sumie, tak się rozkręcił. Taktyczna strata proby, żeby dać mylne wrażenie przewagi Nikorachtowi. Tak, usprawiedliwimy każde potknięcie Geralta. Bywa. Ciekawe, jak ci Ruscy grają standard na Protossa, 2 czy 3 miny, czy inne cyklony. No, Nikorakt, jestem przekonany, że zrobi jakąś bardzo mocną presję, bo
jemu dłuższe gry z Geraltem nie wychodzą, więc raczej będzie tak szukał na przykład Siege Tank Pusha, wczesnego Banshee też jak najbardziej mogą się pojawić. Szukałbym podstępu. No z Reaperem to ostrożnie, bo to łatwo stracić. Ej, on go straci chyba, no. Reaper się leczy, ale za wolno się leczy. No kliknij mu. No nie, no minimalne zawahanie i teraz on przeżyje jedno uderzenie, ale drugiego już nie. Doskonale, dobra, jednak wyklikał go. No nieporównywalnie lepsze otwarcie dla Geralta niż na poprzedniej mapie. Wtedy dwa Reapery zniszczyły chyba 5 probek, także tak średnio bym powiedział. To jest ciekawy ruch. Teraz zobaczcie, kto to kogo tak naprawdę goni. Adeptka jest ofiarą. A, o, jeden HP, jeden punkt osłon. I myk. Co jeszcze zablokował lądowanie koszarów? Jaki demon strategii. O nie, ale Stefałka z wiertłem przychodzi. Przyszedł kierownik imprezy. Czy innej budowy. No, a tu jakie zagrywki jest. No nie da się wszystkiego objąć, sami widzicie. Tak dobrze grają. W tylu miejscach. Teraz zrobił pełną barykadę, żeby mu heliony nie wjechały. Już myślałem, że właśnie teraz wjadą, jak wyszedł tymi stalkerami. A i tak Nikorakt widzę, że zniszczył probę. Takie rzeczy, takie buildy. Dobra, trzy warpgate'y robo, jeżeli chodzi o Mateusza. Nikorakt, oho, już widać, że robi jakąś zarazę. Tak, Cloak Banshee, jak wspominaliśmy, właśnie może się pojawić i się pojawi. Tutaj jeszcze... A, tu już jest pierwsza Banshee na obie. Jak szybko to wlatuje. Ale jest bateria, to spokojna sytuacja. O, tu jak pięknie adeptkę ustawił Mateusz. Nie da się wjechać helionami, no. Jednak skillowo. Outplayed. Banshee nawet nie zaczęła atakować. Po prostu się zawróciła, bo widzi, że jak jest bateria, to... daremne to atakowanie będzie. O, a nie, tu... No. Nie wiem, w sumie czy będzie widzieć. Zobaczymy. Przez chwilę jeszcze obserwer dawał detekcję, ale Banshee jest szybsza od obserwera. Chyba, że obserwer ma ulepszenie do prędkości, to chyba by dogonił. Ale to i tak było dobre dla Mateusza, bo wymusił aktywację niewidzialności, przez co teraz ta Banshee będzie krócej niewidzialna, jeżeli zacznie tutaj... O, właśnie coś robić, jakoś atakować. Geralt jeszcze nie widzi, zaraz zobaczy. O, widzi. No pewnie, że widzi. Dobra, ta Banshee już nic nie zrobi. Albo zrobi niewiele, ale jest jeszcze ta druga. Będzie jeszcze skok do bazy Terana. Znaczy za jakiś czas może. Albo będzie tylko tak mu stać przed bazą. Dobra. A o, edukacja antydopingowa. Wyrabiam certyfikat ADL z platformy WADA. Platforma WADA brzmi świetnie. Hollywood, będziesz dojeżdżać tam ludzi, tam będziesz... ich weryfikować. W zasadzie ty już spojrzysz i już widzisz, że o, coś to chyba kolego jest nie tak. Doskonale. No w sumie tak, no ktoś to musi na tych różnych olimpiadach robić. I zawodach, więc jak najbardziej, no, to ma sens. Ja tu widzę sens. I myk. Dwie salwy i kolejna i jeszcze, o kurczę, no dwie Banshee. Ej, to chwila, to jak do tego doszło, że te Banshee się połączyły? O nie, dlatego właśnie Geralt nie chciał, bo wtedy ta bateria przestaje działać. Mamy też walkę przy wydobyciu, trzy CV-ki udało się wyciągnąć. O, tu piękne rzeczy, bardzo dziękuję, Rob. Klasa. Dobra, chwila, sobie tutaj ten. Zaraz ogarniemy, bo było jeszcze jakieś przesłanie, ale na razie popatrzmy, jak Banshee padają. Albo i nie. Było blisko, tylko jedno uderzenie. To już w zasadzie dwa stalkery by wystarczyły, jakby tutaj Geralt zostawił. Może nawet jednego. No, ale to uderzenie jest niebezpieczne. Teraz się może trochę zagotować. No, ale jest szarża w sumie.
Nikorakt jak typowy teran dwubazówką chce obalić Protossa, nie ma jeszcze shield battery. Geralt ma bardzo ściśnięte te zeloty i teraz bardzo mocne były przez to salwy siege tanków. To jest pewien problem. Zauważmy też, że Geralt w sumie robi Storma, ale o, nie widzę żadnego High Templara. No i zostawił tego jednego Stalkera, o którym wspominam i dobrze. A, jeszcze jest dużo kolejnych zelotów. Dobrze, obronił się. No to jednak jest Mateusz, no. No, Stalkera przełóż teraz. Do pierwszej bazy właśnie, tak nie wiadomo, czy to Warpismem zrobić, czy to Recallem, ale chyba... Nie, no będzie okej. Okay. Kolejne wyjście Nikorakta na mapę. Mam nadzieję, że Polak to zauważył. Jak to 30 certyfikat? Co? Ile? No Hollywood po prostu będzie węchem zaraz wyczuwać tych, co są na dopingu. No to będzie ładny feedback, coś czuję, tylko że... Chociaż Storma chyba lepiej rzucić. No bo to oba medivaki uderzą, zostaną uderzone. No tak... No w sumie... Bez szału. Nie było efektu spektakularnego, efektu wow. No ładny Nikorak tutaj zniszczył najpierw baterię, mądry plan. Ale już padają medivaki, chociaż kurczę, no nadal straty będą. Myślałem, że straci tego... O, ładny sztormik. Tutaj reakcja była dobra. Szybka. Reakcja Bruce'a Lee. Robobej zagrany przez Geralta. 10 minuta. Bateria i kanon. Na szczęście obserwer nie został wykryty przez skana. O, ładny feedback. Ale nadchodzi kolejny ghost. Geraltowi... A, widzi, ale Nikorak dostrzega też obserwera. Dobrze się wyczuwają. Ja też się trochę boję o to, co robi Geralt, bo Geralt ma mniejsze liczby. Więc ta kulka piechoty go powinna, no niestety, ale mocno pokonać. Nawet jak stormy polecą, takie ładne jak teraz. No, jest kłopot. Trzeba uciekać, bo to na pewno nie wygra. Co? Okej, okay, to jest Nexus Geralta. I to jest trańska strona mapy, jakby co. Jakby kto pytał. Dwa kolosy buduje Mateusz. Zeloty. Ja nie wiem, czy on taki tutaj może być Fifi Rafa. Z tymi Nexusami. Zaczyna się sztormowanko, ale ładnie. Dużo. Oj, dużo to było sztorma. I teraz zeloty na ten problem rzucamy. Archon ledwo żywy. Ojej, ej. Oho. Chyba trudno się wylosowało, niestety. No i Terrana nie ubywa. A Protossa niestety tak, dwa kolosy niebawem się pojawią. Posztormił Geralt. Ale widać, że Terran i tak mu zabiera bazę. Ale spokojnie, tam jest Nexus pod bazą Terrana, także na pewniaczek to jest. 30 próbek straconych, spokojnie. To jest do zrobienia jeszcze. Nie no, mega ciężko będzie wygrać tę mapę. O, jest normalna baza, a ta się on leci tutaj tym komacem, on chce już wylądować. Będzie przysiadł na piramidę. Coś pięknego. To jest w zasadzie taki Nexus przyspieszający przywoływanie, jeszcze proba sobie tutaj zbiera. No może się nie udać ten podstęp z Nexusem. Lekko poniosło Geralta.
tutaj wyczyszczony Medivac i drop Nicorakta. 160 na 103. Duża szansa, że nie powiedzie się. Mapa hard lead. No, Disruptory, Stormy to są rzeczy, których na pewno potrzebuje Geralt. Dwa High Templary w Warpiźmie na ten moment. Immortal też, co ciekawe, jest w Warpiźmie. Szybki przerzut. Tutaj jak widzimy... Ojej, no nie. Tej czwartej bazy Geralt nie miał jak uratować. Za wolne to wszystko i to trzeba być zawczasu ustawionym, a tutaj kolejne problemy. Jeszcze jeden Storm, tylko że ten High Templar akurat nie ma energii. Templar Archives mu rozwalił. No to cwaniak. No i nie. Teraz się nie rozwali Medivaca. To jest plecy, Mateusz. W każdym aspekcie. Liczbowym, ulepszeniowym. Technologia też taka, no... Znaczy niby nie jest też zła, ale... High Templary też są potrzebne. Tu go złapię, no niech będzie. W ogóle kolosy nie mają zasięgu jeszcze. No i teraz wchodzi mu do bazy. MP nie trafił High Templara, znowu nie trafił. Dobrze, oby tak dalej Nicorakt. Więcej takiego nie trafiania. O nie, teraz trafił High Templara, już nie poszedł kolejny Storm. Lecą kule. Kule śmierci, ale bardziej śmierć lotów tutaj widziałem. I po kolosie, po protosie. No, nie będzie to 3-0. A ostatnio tak się kończyły chyba też mecze Geralta z Nicoractem. GG, 1-1. Póki co gramy do trzech wygranych. Dobra, go, go. Mapa numer 3 tego finału. Alcyonie, Alcyone. Jak to woli, Nicorakt, Geralt. Nicorakt już robi proxy. Ale tylko jedną STV-ką, czyli pewnie Reapery. No, te Reapery dobrze mu wychodziły na początku. Także będzie niebezpiecznie. Mr. Gigis, również bardzo dziękuję za suba. Siema. Buongiorno. Dobra. Mam zamiar cały czas kreślić. A, to Hollywood, tak. Hollywood też może tam właśnie we wrześniu wpadnie. Zobaczymy. Doktorat zrobiony, okej. Okay. Co? Skok wagi 10 kg w półtora miesiąca, Orelon? Boże. To jest metamorfoza już. On dopiero zaczął. Very nice. GigaChat będzie za 2 lata jak nic. Albo za rok już nawet. Starka 2 brutalniejszy niż MMA. Co ja czytam? Nie no, serio ta proba znowu padła? Dobra, idźmy może po Reapera, bo tak w sumie się zapatrzyłem na probę, a ewidentnie tutaj jest Geralt jak elegancko wyklikuje pojedyncze probki, żeby właśnie żadnej może nie... No na razie żadna proba nie padła, aż się nie mogę napatrzeć. Jeszcze żadna nie padła. O! O, było blisko. Ej, dobre to mikro, no. Po profesorsku na razie Mateusz rozegrał. Ta jedna, co padła, to była w bazie Terana. I w ogóle tutaj z lota też dobiegam. Teraz będzie szarpać jak komornik za klamkę, za tę barykadę. Ale za jakiś czas pojawi się cyklon. Co, on idzie stalkerem też do przeciwnika? Ależ to jest ryzykant. Pytanie, czy to mądre? Mi się wydaje, że nie do końca, ale ja jestem tym protosą sceptykiem. Wygląda. O, to jest w ogóle wow, teraz do mnie doszło, co robi tutaj Geralt. To jest taka barykada, żeby Reapery nie mogły przeskoczyć z tego bunkra do pierwszej bazy. Jakie 200 IQ, ładne.
Zaraz to zrobi zapewne Nicorakt, tylko czeka na dogodną chwilę. Geralt go już tutaj blokuje, o czym Nicorakt nie wie. Nie wie, że to jest ta barykada. Boże, cyklon jeszcze. Tylko tego tutaj brakuje. Naprawdę? Reaper nie przeskakuje do pierwszej bazy? Teraz jest idealna chwila, bo daleko wyszedł Geralt na mapę. Goni tego cyklona. No i go dogonił. A Reapery? O, dopiero teraz zaczynają iść. Chociaż... jednak wracają, to ciekawy ruch. Wielu by inaczej to rozegrało. No i super bateria, czekamy na ciebie. O! Adeptka prawie padła. On w ogóle może namierzać jeden cel tymi Reaperami z bunkra. Dobrze byłoby to zrobić. Geralt z kolei powinien jednym Stalkerem albo tą Adeptką właśnie klikać bez CV-kę. Ja bym raczej Stalkerem to chyba robił, albo dwoma Stalkerami równocześnie. Jak mu tam pasuje. Dobra, wystarczyło obrażeń. Znowu Nicorakt ma takie, co jest? Czemu ja mogę wskoczyć tutaj Reaperami? No bo one już wiedzą, jakby jednostki wiedzą, że tu jest barykada. Mimo, że Nicorakt nie wie, one już szukają zawczasu ścieżki takiej alternatywnej, żeby się przedostać. Dobra, witamy, witamy. No, trochę problemów mu porobił, ale jest akceptowalnie. Oho, chwila, moment. Jezu, nie to już Banshee? Może to nie jest aż tak szybko, ale... jednak jak cały czas cię szarpią jakieś Reapery, cię męczy ten teren cały czas, to się wszystko wydaje takie zawsze aż za szybkie. Kratek tak nie wie, jak się ustawić do końca. Nicorakt i tak wszystko widzi, więc wiadomo, że nie poleci chyba do drugiej bazy od razu tamtą Banshee, ale jak widać, ta tutaj może polecieć i Nicorakt elegancko upatrzył, że proby, które tutaj zbierają, nie mają baterii. No, niestety trochę są straty. Ej, ale w tym miejscu to akurat Banshee nie może zaparkować bezpiecznie. No więc tak, tak, uciekam. Ładnie zagra Nicorakt, no trzeba mu to oddać. Trochę się boję o Mateusza. Troszkę sporo stracił. No jeszcze do końca te Banshee mógłby wyklikać. Nie sądziłem, że Nicorakt z tej przewagi to tak już szybko spróbuje przejść w zwycięstwo. Niestety to jest bardzo sensowne dla Terana, że właśnie on ma aż trzy tanki i walczy na podwójne robo. Chyba, że
Geralt idealnie rzuci tymi kulami, bo wiem, że Disruptor ma większy zasięg niż Stitch Tank, jeżeli się perfekcyjnie rzuci kulę tak na piksel wręcz i się wykorzysta maksymalny zasięg i Disruptora i maksymalny zasięg tego wybuchu, jaki robi kulka. Na przykład, no już tak prawie było, na krawędzi. Okej, Geralt żyje, niestety Nikorax zajmuje kolejną bazę. No to nie jest tak, że Nikorax się bardzo boi długich gier, on po prostu niby w nich jest słabszy, ale jeżeli zacznie z takiej pozycji jak teraz, no to... O, to jest bardzo mocne, no i to niestety wykryte Disruptory. O, teraz ciekawa sprawa, czy poleci. No, Geralt, widziałeś to, bez jaj. Powinien zauważyć, że lecą te dwa mediwaki. No, widział, ale chyba nie zauważył. Chyba, że będzie jakiś warpin w tym momencie. No nie, no Mateusz, bez jaj. Nic nie ma, nie zauważył, nie ogarnął. No to będzie problem potencjalny, no nawet duży. O, świetne kule, tutaj kapitalnie. Co, jeszcze tutaj Nikorak nie zadaje obrażeń. Czemu się zapakował? Czemu uciekł? Nie wiem, ale to dobrze. Może, ale czemu te jednostki teraz po tym recallu zaczęły iść na terana? Co jest? Geralt! Gubi się. Kręci się jak koń na światłach. Dlaczego taki split? Dlaczego taki szpagat niefortunny? Ale na szczęście zloty są dość mocne przy tych ulepszeniach. Chociaż no w sumie teran ma lepsze wzmocnienia. No i tu sentry stracona. No i tak właśnie, ni w 5, ni w 10. Słabo trochę. Z jednej strony dobrze zagra, z drugiej już słabiej. No i turla, ten syzyfowy kamień na terana. Trochę się dużo tutaj zamieszało. Templar Arkaj w dziwnym miejscu zagrał, no ale trudno. Idziemy, idziemy. Próba kontrataku Geralta. Czy to jest ta chwila? No może liczy na znowu jakieś bardzo szczęśliwe kule i na łatwe zwycięstwo. Mam wrażenie, że Nikorak jakby tym zdrowszym mediwakiem wleciał przodem, a tymi innymi właśnie nieco z tyłu, to już by było różnie. O, tutaj jeszcze były dwie kule, ale one nic akurat nie zrobiły. Tutaj oczywiście czwórka zlotów. No jeszcze jedna kuleczka jest do dyspozycji Polaka. O, i tylko zniechęcił rywala. Geralt przed chwilą tutaj spojrzał, bo to widać na minimapie, gdzie kto patrzy w danej chwili. Tutaj oczywiście zloty kontratakują, to jest świetna sprawa. Cały czas w pościgu jest Nikorak i cały czas te kule go wytrącają z rytmu. O Boże, tu nie ma baterii, więc kolos niestety, ale zostanie chyba zniszczony za momencik. Chociaż jeszcze stalkerami próbuje się bronić Geralt. Boże, i znowu ten drop do pierwszej bazy, no i tego się właśnie bałem. Na szczęście zloci trochę popracowali, 12 probek, to znaczy 12, 13 CV nawet zniszczonych przez tych zlotów. To jeszcze jakieś posiłki siłą rzeczy będą późniejsze dla Nikorakta. No kule, czemu tak wolno? Jak późno, o jaka kula dobra była. Nice, dobra, jest tak zmiennie. No nie no, żeby on Forge'ów nie stracił. Ricola zaraz będzie mieć znowu do dyspozycji, ale no daleko jest Geralt, kurcze, i Nexusa straci też. No kula! Ale no żywiej, wcześniej trzeba było. No przynajmniej tyle dobrego, że te mediwaki poniszczył, a Forge da się jeszcze zasilić, tylko no naprawdę poobijany jest mocno. O, Bolimia! Bolimia albo Blimia? Nie no, Bolimia. Bardzo dziękuję. 6 subów, bo jeszcze twój własny. Piękna sprawa. Giga, dziękuję za hojność. To jest zasilanie wiary w Geralta. Mega dziękuję, witamy na streamku. I lecą kolejne kule. No, ale wikingi. Trochę wolno jakoś to niektóre rzeczy robi Geralt. No ale może właśnie myślał, że i tak wikingi zostaną podniesione. No, Force Field miał uratować Disruptora. Ajajaj. No i tak jest zmiennie, ale niestety niekorzystnie. Były momenty. Ale tylko momenty przewagi, czy tam w miarę wyrównanej gry. A teraz z powrotem wszystko pod kontrolą terana. Zaraz będzie atakować złotą bazę, bo chyba się nawet już tak nie tylko domyśla, ale i widzi, że jest ta baza właśnie tutaj postawiona. No i nie da się z tym walczyć. Przynajmniej w żaden wydajny sposób. Miazga. Kuleczki, Disruptory, one muszą trochę szybciej momentami jeszcze. O, no nawet coś tam zrobił na górze Disruptor. Ale jeszcze raz, tak, w tę samą stronę Wiki. O, dobrze. Trochę trafił. Ja zawsze mam wrażenie, że może jeszcze minimalnie lepiej dałoby się to zrobić. Espelona w złotej bazie, także Geralt posiłki będzie dosyłać dość wolno. No i ten ofensywny blink to był chyba z korzyścią dla terana. Stalkery szybko padają. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Świetne podniesienie Nikorakta. Jak go goni? Ajajajajaj. No 2-1 wisi w powietrzu.
I niestety, ale chyba dobrze to już było. Skan zagrany na godzinę 6. Tutaj widać Nexus ukończony. Teoretycznie gra na trzech bazach, ale ekonomię ma dwubazową. Nikorakt... Aha, to jest fabryka. Myślałem, że tutaj zaraz postawi swoją bazę kolejną. A, nie, nie, nie. On tutaj przelatuje na 12. No i ta różnica w ulepszeniach też źle wygląda. Bardzo źle wygląda. Taka niefajna niespodzianka by to była na koniec dzisiejszego turnieju. No, go, go. Może jakaś... Nie, no, nie, nie. Tu, nie, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co by się musiało... No, Nikorak musiałby na chwilę, nie wiem, może dostać zwarcia monitora. No i najlepiej, żeby myszka też jednocześnie przestała działać, to może, może jakieś kulki by tutaj zadziałały. No oczywiście historia zna takie... takie przypadki, gdzie proces jeszcze wychodził obronną ręką i wygrywał takie scenariusze, ale to naprawdę małe szanse. Nikorak musiałby teraz koncertowo wszystko zepsuć. O, fajnie, fajnie. Medivaki są atakowane, tutaj jeszcze jedna kula, no wejdźże. A, i dwa mariny tylko, no ale dobra, złapał to, tylko że... Nikorak też go tutaj złapał za krtań. Nawet jak się wydaje, że coś się uda, to zaraz znowu jest ciężko. No i tak na wywiad tym Disruptorem można było jedynie, bo Teran... Szybki jak cygan na bazarze, zawsze te kule może uniknąć, gdy patrzy w odpowiednie miejsce. A tu dużo rozproszeń nie ma. Walka tylko w jednej lokalizacji, no co? A, jeszcze po pylonie. Jaką nadzieją te Disruptory wysłane. No złapał Ghosta czy dwa. No i Teran jeszcze się tutaj pewnie cieszy, że nie ma Nexusa odbudowanego. Nawet nie ma czego niszczyć. I odlatuje. I wbiega jednocześnie kolejnym oddziałem do trzeciej bazy. No nie da rady. Za szybki. Geralt dzisiaj powiedział chyba o tym GG Nikicha takim późnym, że to był taki Geraltowy GG moment, że tak późno, że tak wolno i tak tutaj też mam takie jakieś wrażenie, że no, jakby chciał to, to i tak już tego nawet nie może wyciągnąć, więc dość późno wpisane GG, ale już na pewno nic się zrobić nie dało, ma tę pewność. 2-1. Cool. I wznawiamy rozgrywkę. Tym razem właśnie mapa Hekate, Geralt na czerwono i Nikorak na niebiesko. No i niestety aż dwie mapy z rzędu musi wygrać Geralt. Nikorak tylko jedną, więc może ryzykować, olinować. Wszystko może robić Nikorak. Ciężko będzie. Musisz wyzbyć się strachu. Cannon Rush do Grandmastera. Może coś takiego zrobię. Zobaczymy. Misiek jeszcze bardzo dziękuję, bo tutaj wrzucił suba, ale powiadomienia nie było. Dzięki wielkie, Misiek 1985. Witamy. Dobra. Tak, może w sumie jest to jakiś pomysł. Pobawić się po prostu, żeby robić same Cannon Rush do Grandmastera. Nie wiem, czy by było dużo fanów takiego wyzwania, ale... Ale w sumie pewnie tak. Pewnie tak. A nagra Cannon Rush, ale zaczyna od Gateway, a mówi, że jest git. No. Trzeba by jakiś mądry wariant Cannon Rusha wykombinować. Ja szczerze mówiąc, w swoim życiu praktycznie nie grałem Cannon Rushy. Rzadko też grałem Darkem Tarrasze, może to mój błąd. Replaye Boanana, posz. Nie no, ja mam jakąś godność jeszcze, no przecież nie będę się od takiego gracza uczyć grać, no. Żeby chociaż Printf coś ugrał tymi Cannon Rushami, to już wolałbym na jakieś stare replaye Max Paxa może popatrzeć. On potrafił tymi Cannon Rushami cisnąć Showtime'a. Gram bez myszy, mi Cannon Rush z reguły przychodzi w GGO. Pięknie. Tak, Skillos też kiedyś uwielbiał Cannon Rush robić.
wielu graczy takich, nie? Że się wydawało, Boże, co za dramatyczny zawodnik, same Cannon Rushe cały czas owali, ile można, nie? A potem się okazało, że oni się stali sensownymi zawodnikami, a zaczynali od czegoś takiego. O nie, no że ta adeptka padła. No miało jeszcze granacik wyliczył, Nikorak, Cwaniak 1, 3 Reapery, 2 Heliony i go go. No aż dziwne. Bardzo dziwne, że tak się stało. Czeka tym śmiesznie. Ja widzę, że gra to jest jakaś taka aktywacja, jakieś takie poruszenie, może się wkurzył. O, dobrze, złapię też, tak, złapię tego Reapera. Jest poruszenie, widzę, że się nieporównywalnie lepiej wymienia niż na poprzednich mapach. Ten początkowy etap gry został doszacowany już lepiej. Adeptka proba za 3 Reapery, 2 Heliony, STV-ek. No to bardzo się opłacało Mateuszowi. Idziemy dalej. No, takie bezpieczne to otwarcie, 3 Warp Gate'y. Chociaż trzeci ten, chwila. No, no, no. Trzeci Warpgate dopiero po trzeciej bazie poleciał. O, a tutaj już Oliny. Się zaczyna. Geralt widzi chociażby te dwa mariny tutaj, po tym, gdzie one idą. Można by wnioskować, że pewnie tutaj jest więcej jednostek terańskich już w pobliżu. No i tak właśnie jest. Zaraz będzie bateria, zaraz będzie, mam wrażenie, bardzo dobra obrona polskiego zawodnika. Świetnie, Immortal! Aj, jedna salwa poszła, ale i tak jest dobrze. No i bateryjko, działaj. Doskonale. Doskonale. Traci bardzo niewiele w ten sposób Polak. Tutaj w ogóle adeptka przyszła? Okej. Okay. No i wyszła. Banshee też lata. Nie wiem do końca, co zrobił Nikorak to Banshee. Jakieś dziwne wycofanie. Wszystko działa. Wild West Zelots, witamy. Printy dalej streamuje i się po całości utrzymuje w USA z coachingu jak grać Cannon Rushe. Naprawdę? Znaczy, już mu starczał na auto, już nie. Aha, okej. Okay. Jezu, nie, jak myślę sobie w tych niektórych historiach z Ameryki, to po prostu mam takie, co? Żyć z uczenia ludzi Cannon Rushe, nie? To dopiero jest wyrobić sobie markę, nie? Niesamowite. Po prostu. Z czego żyjesz? No, uczę ludzi, jak robić raka. Aha, no to spoko. W porządku. Dwa Immortale już świetnie się ustawiły, bardzo. No, 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 no. No tak trochę nie najlepiej skoordynowany ten atak. Nie dokończył tego tanka zbyt szybko. Skan w ogóle, ale ucieknie obserwer doskonale. Bardzo ważne jest to, że ten skan został też zmarnowany. Zaraz obserwer powróci pewnie. Ale gdyby minimalnie to lepiej Geralt zrobił, to już pewnie za chwilę by wrócił i wygrał. Mamy też Warp Prisma. Ja w sumie słyszałem, że są takie historie, że niektórzy faktycznie z tego coachingu nieźle cisną, nie? Historia zna takie przypadki. To tak do ataku to jest CV-ki? Kitowcy do boju? Chyba tak. Chyba to się właśnie dzieje na naszych oczach. Tutaj jeszcze Geralt wrzuca zloty. O, fajnie, bo mają szarże. Ale trzeba uważać. No, 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 żeby
Kurczę, no, Geralt, żyj. Geralt, przeżyj to, obroń to. A jeszcze Ricola używa na Warpisma, żeby powrócił i pomógł może na przykład podnosząc kolosa w trakcie walki. Jakaś taka mocna flanka. Tego potrzebuję. O, tutaj widzę, że jeden z terańskich obiektów latających został też zniszczony przez Stalkera. No i kolosy są namierzane. Dobrze wycofuje Geralt w dobrej chwili i teraz powinien powrócić. Tutaj może jakiś force field, albo nawet w sumie Guardian Shield byłby lepszy, bo była energia. Ej no, halo, nie traćmy tych, o jest, tych kolosów. Kurczę, ej, to jest ciężkie jeszcze. Ej, chwila. Moment. Czemu jest tak ciężko? Szarża, tego potrzebuje Mateusz, proby do obrony. Dobra, kolos to wszystko załagodzi. Zeloty, potrzebujemy was. Ej, no to jest naprawdę jeszcze niebezpieczna sprawa. Lękam się. Opozycję Geralta teraz bardzo mądrze Nikorak celował po Stalkerach przez momencik. Dobra, żyjemy jeszcze. Proby z pierwszej bazy do trzeciej powinien przesłać też Geralt, ma 16 na 8. A nie przesyła coś tutaj tego. Dobra, żyjemy. Ten Nikorak to oczywiście robi taką dwubazówkę na 5 reakcjach, nie robi trzeciej bazy, chociaż mógłby ją teoretycznie zacząć budować. I ta gra mogłaby się jeszcze przedłużyć, ale chyba nie taka jest jego wola. Ej, chwila, co to wraca? A to dwie CV-ki wracają, oho. To może jednak będzie ta trzecia baza z czasem. Jezu, New Geralt, ten ofensywny blink niby ma żarówy, czyli te archony. A jednak jest dobrze! Mamy piątą mapę. No tak, niepewnie było przez chwileczkę. Dobra, lecimy. Geralt oczywiście kontra Nikorak. Zacięty ten finał się nam nagle zrobił. Gle, napisał Nikorak. A, bo oni sobie tutaj dwa razy napisali i w ogóle taki uprzejmość niesamowita. Dobra, Geralt napisał, że niby zmęczony, że po siłowni, że cały dzień coś robił. Ale najpierw napisał, że gdyby przegrał tę poprzednią mapę, to klawiatura przez okno od razu by poszła. Dobra, zobaczymy. Na razie bez zwiadu się to wszystko utrzymuje. Dobra, idźmy dalej. Jak ten Avilo powraca jak bumerang. A, Firox poradniki są dostępne oczywiście na YouTubie. Wykrzyknij poradnik albo pod dowolnym filmem u mnie na YouTubie w opis zaglądasz i tam są te poradniki ogólne. Jak najbardziej. Command Center zagrany przez Nikorakta. Dobra. To jest taki mały detal, ale bardzo przyjemny dla Polaka, że proba atakuje CV-kę i teraz ona na chwilę musiała przerwać budowę z tego co widziałem. Ciekawe, że tego Reapera nie wycofuje Nikorak, bo Zelota już biegnie, nie? No i dzięki temu, że ta proba opóźniła trochę budowę ekspansji Terana, to na pewno Zelota ma dużo czasu, żeby przeszkadzać. Reaper na razie nie zrobił nic. Znaczy, no dostał dwa razy od Adeptki, teraz drugi raz. Trzeci może uda się uniknąć. No i teraz Zelota, w tobie nadzieja. Nie atakuje z CV-ki, idzie do pierwszej bazy. Podniósł w ostatniej chwili. W pięknym stylu. Chwila, gdzie jest ten Reaper? Aha, Reaper już padł. Czyli Adeptka go złapała. No to się zdarzyć nie powinno, dlatego nawet nie patrzyłem. Nie sądziłem, że taki błąd Nikorak zrobi. Aj, szkoda. Kurczę, no nie wiem. Ja bym chyba tym Zelotą mimo wszystko się rzucił na STV-kę, żeby za prawie wszelką cenę zatrzymać budowę ekspansji, bo potem jeszcze Adeptka by też opóźniła i w ogóle... O Boże, to jest Szyrax. No dobra. Lękam się znowu, bo to jest taktyka, która mnie póki co nie zawiodła.
No ale nie gram na Protossów kalibru Geralta jeszcze. Będzie ciężko. Niech męczy mu. No dobrze, 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 dobrze. No niech męczy. Może coś tutaj jeszcze wyciągnie. W ogóle, co jest też dużą wartością w tym zagraniu Geralta, to fakt, że on widzi, że tu nie ma na przykład jakiejś fabryki czy czegoś podobnego, więc... No, w sumie dużo widać. Być może nawet zaraz wywnioskuję, że to musi być jakiś Trzeraks, kto wie. Trzecia adeptka właśnie przybiegła. No tutaj raczej trzeba anulować, o. Przegrupować się przy okazji też można. Aha, no. No tutaj są takie momenty... No, że nie najlepiej celuje Geralt. O kurczę, chyba straci. No, słabo, słabo. Są takie właśnie chwile, kiedy żałuję takich pewnie agresywnych adeptek. Geralt. No i pamiętajmy, że to nie był mały to nie był mały wydatek. No ale jak teraz po profesorsku, zobaczcie. 200 IQ, 4 gateway do tego przejścia w kolosy. Nie da się bezpieczniej zagrać. I to na Trzeraksa wydaje mi się, że jest świetny kierunek, który obrał Polak. O to chodzi. Teraz jaki cwaniak jeszcze mu się włączył, że probę sobie tutaj ustawia na patrolu pewnie, żeby, no tak, no widzieć, czy wychodzi właśnie teraz tym Trzeraksem, czy on nie wychodzi. Piękna sprawa, podoba mi się, zabawa jest. Przednia. Zaraz go na bank będzie w stanie jakoś tak rozpoznać, skontrować, będzie dobrze. No i teraz bardzo ważna chwila. 5.20, sporo jednostek się wyturlało. Geralt jeszcze patrzy, ile tego jest. No, 6 maruderów. No to jest postrach. O, czy widać obserwera? Nie wiem. Ale ważne jest to, że Geralt... ciekawe, nie? Tak podąża, za tym podąża. Kolos będzie, będzie. Tutaj taktyczna bateria zasilana również przez pylona na wzniesieniu, to jest ważne. Można tutaj łatwo stracić tego pylona przy trzeciej bazie. No i teraz, żeby się nie pomylił Geralt jakoś dziwnie. Jest w ogóle blink? Jest blink. Oj, dwa force fieldy. Nie, chyba jednak nie będą używane. Dobra, żyjemy. Żyjemy, dobrze żyjemy. Guardian Shield, czy nie? Jednak force fieldy. Bateryjko, działaj. Oj, nie działa. Ale na szczęście chyba i tak już popadały jednostki. No, no można było to lepiej zrobić. Ale na pewno Nikorak nie jest zachwycony presją, którą wykonał. No i teraz właśnie jeszcze chyba mogą stalkery pójść do przeciwnika. Tylko, że to też jest takie... Trzeba by na pewno, bo na przykład dobry Terran też czasami wychodzi na mapę takim małym oddziałem i Protoss może o tym nie wiedzieć, no bo ma obserwera tu, gdzie ma. Także to wychodzenie stalkerami czasami może się trochę zemścić, jakby na przykład już tutaj były jakieś trańskie jednostki. To jak Terran zobaczy stalkery u siebie, no to od razu wbiega i mogłyby być jakieś obrażenia. Niektórzy tak robią, ale to już jest taki... Trochę też ryzykowny, zaawansowany, nawet bym powiedział koreański ruch. Dobra, jest okej. Okay. Tutaj na pewno na miejscu Mateusza bym też szukał obrażeń, tylko że musi być blink. A, stracił stalkera, trochę za szybko podszedł. Nie spodziewał się, że Terran będzie taki chętny do walki. Jak się ustawił, cwaniak niekorekt. Ej, tu recall poleciał? No tak. Oho, no ciekawe. Może bał się, że Terran go będzie gdzieś łapać tutaj po mapie. No dobra, idziemy dalej. Yeah.
spokojnie. Geralt wszystko obserwuje obserwerem. Wszystko przecież widać. Co może pójść nie tak? Ważne, żeby te zloty teraz nie wbiegały, tylko sobie poczekały, no i pewnie tutaj już zaparkują zaraz. Boję się, że Nikorak zauważy zaraz tego obserwera, no. Wszystko na to przynajmniej według mnie wskazuje, no wystarczy tak pomyśleć chwilę. To nie jest coś rzadkiego, że tak obserwer sobie patrzy. Ja tak, nie wiem, czy on tak niezbyt agresywnie się tutaj ustawił. Może nawet za bardzo. Możesz ty. Ej, on to specjalnie robi, czy to jest jakiś... Nie no, musi specjalnie, niemożliwe, żeby to mi obrali pointa. Widzę, jak klika, tak, widzimy, widzimy. Ale mu kliknie. Chcę go tak opluć, wiecie. O! Okej, jeden maruder. Teraz rura za tym, czy nie? Ale to jest... Jak Protoss robi takie zagranie, to dla Terrana to jest w zasadzie automatyczna, o właśnie, informacja, że gdzieś raczej jest obserwer. I Geralt wiedział o tym, że pewnie Geralt, że Nikorak o tym pomyśli, więc już zawczasu zaczął wycofywać obserwera, no i... się udało. I zmarnowany skan, i maruder. Czysty profit. Oj. Zloty chyba zostały zauważone, o czym mogą nie wiedzieć. Właśnie tak, moim zdaniem też to jest trochę... O, okej, okay, nice. Moim zdaniem to było trochę też tak, że za blisko tymi zlotami stał. Raczej tutaj się czeka. W takim scenariuszu bardzo pasywnym, no bo to łatwo zauważyć. Tutaj też czasami jakieś supply depoty dobrze teranie stawiają. Tak to właśnie się prezentuje. Dobra. Symulator rozbudowy za nami. Decydująca mapa. Być może decydująca batalia. Ładna salwa w kolosa wikingami. Geralt jednak jest chętny do walki. Może poleci kula. O, kula, 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 kula. A, dobra, dwa mariny. Korekt, jak na spokojnie, bez steampaka włączonego. O, tutaj jak się zasadził z High Templarem. Nie widać go jeszcze. Nie widać, nie widać, nie widać. Nie widać, ale będzie flanka. Teraz kuleczka. No i teraz prosto w tego storma. O Jezu. Ile są? Sztormy, kule, pani, wszystko. Wszystko naraz. I korekt. I korekt pięknego gołębia w parapet walną. No jakoś tak się zestresował chyba. Kliknął atak, ale... najgorzej. Poniosło go. No zrobił tak po prostu limit armii na trzech bazach. Chociaż w sumie robił czwartą, zaczął 3-3. No to ja nie wiem, nie rozumiem. Tak jakby tutaj planował przyszłość, a nagle uznał, dobra, sprzedaję wszystko, wchodzę do Vegas. Do wiadomego przybytku. Postawił wszystko na niebieskiej. Okazuje się, że nie ma niebieskich. GG. Przegranko. Nikorakta. No to brawo, Geralt. Well played. Dzisiaj Geralt dużo wygrał. Trening zrobił. W turnieju wygrał. Jakieś sprawy jeszcze pozałatwiał. No piękna sprawa. Doskonale, dobra. Mateusz wygrywa dziś. No wczoraj wygrał, dzisiaj wygrał. Nieźle, nieźle, fajnie. No i myk! $25 więcej. Na głupoty. Well played. No, zacięte nawet to wszystko było. GG. Sprawdź, czy on bunkier SCV-ko CC... A, dobra, dobra, dobra. Mogę sprawdzić, czy tak było na początku z tym tym. Sekunda. Jak to było z tą obroną? Dobra, on jeszcze nie wie, co jest grane, zupełnie. Nawet zwiadowcy nie wysłał, no to... A, on nie, po prostu inna SCV-ka od razu bunkier zaczęła robić. Taką. Jest ciekawe w sumie zagranie, dziwne trochę. Nie wiem, czemu tak do końca zagrał. Po prostu bunkier na ślepo. Taka sytuacja. Dobra, GG Geralt. Na taki gier gra się Protossem. Skąd wiedział, że 3 raks? No bo policzył mariny pewnie. I nie widział raksów kolejnych, to powinien być 3 raks. Tak, i żadnej jednostki z fabryki nie było też. Bardzo długo, racja.